kochani, dzisiaj przychodzę do Was zupełnie innym filmem. Będzie to chorwacka pielęgnacja, ponieważ wiele z Was właśnie o te kosmetyki się mnie pyta. I wcale się nie dziwię, ponieważ są naprawdę bardzo dobre. Ja naturalne kosmetyki stosuję już naprawdę od dłuższego czasu. Miałam różnego rodzaju, czy to ukraińskie, czy to rosyjskie, syberyjskie. Naprawdę było tego trochę, ale chorwackie mam po raz pierwszy. Używam ich od około 2 miesięcy i powiem Wam, że jak olejek wylądował w ulubieńcach i skradł moje serducho, tak muszę powiedzieć, że reszta kosmetyków również sprawuje się świetnie. Wiele z Was mnie również pyta o pozostałą część, czy to pielęgnacji ciała, czy twarzy, więc stwierdziłam, że nagram dla Was taki szybki filmik i po prostu pokażę moje zakupy ze sklepu Wild Blyce, więc zapraszam. Kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłam stronkę Wild Blyce, to powiem Wam, że zachwyciła mnie jej prostota, tak naprawdę to, że znajdują się tam proste kosmetyki o naturalnych składach, o krótkich datach przydatności, ale to też świadczy o tym, że te składy są lepsze i zawsze jak jednak mamy więcej składników naturalnych, to po prostu siłą rzeczy daty przydatności muszą być krótsze, ale znajduje się tam to, co powinno się znajdować i zwłaszcza ja zaczęłam się zachwycać olejkiem, który ja wiem, że już wiele z Was zakupiło, czy to na Chorwacji, czy na stronie, ponieważ wiele z Was było w tym roku na Chorwacji na wakacjach, co mnie bardzo cieszy. I najlepsze jest to, że wiele z Was napisało do mnie wiadomość zwrotną, że ten olejek po prostu jest mistrzostwem świata. Zatem myślę, że zacznę po prostu od niego. Jest to marka Olival przez V. I to jest złoty olejek z nieśmiertelnika i tutaj mamy 7 różnych olejków. Przede wszystkim regeneracja skóry, wygładzenie, nawilżenie, napięcie, jednocześnie jej nieprzetłuszczanie. Jeżeli macie nawet skórę problematyczną, ja zauważyłam, że dziewczyny, które posiadają skórę mieszaną, nawet tłustą, często problematyczną, boją się sięgać po różnego typu olejowe konsystencje zupełnie niesłusznie. Często właśnie na zasadzie kontrastu możemy wyleczyć swoją skórę. Nawet ostatnio poleciłam koleżance ten olejek i zakupiła sobie go. Powiedziała, że ma skórę tłustą, a sprawuje się u niej genialnie, ponieważ on bardzo regeneruje jej wszystkie niedoskonałości albo różnego typu stany zapalne na skórze, więc ja Wam go bardzo polecam. Codziennie go stosuję rano, wieczorem, standardowo. Na wykończenie swojej pielęgnacji na krem jest super, więc ten olejek Wam polecam. Tutaj mam już peeling, który skończyłam i powinnam go wyrzucić, też tak zrobię, jak tylko skończę nagrywać ten film. Jest to peeling solny z miętą i z olejem migdałowym. Kiedy ja po raz pierwszy użyłam tego peelingu, to co rzuciło mi się, to że automatycznie udrożnił moje nozdrza, ponieważ ta mięta jest tak intensywna, ona rozeszła się po całej łazience i ja naprawdę czułam się, jakbym była w jakiejś łaźni parowej w spa, więc to jest super. Ten peeling automatycznie nawilża naszą skórę, on pozostawia na niej taki mocny, gruby film, który już na tej skórze pozostaje. Oczywiście jak ścieramy wierzchnią warstwę ręcznikiem, to nie pozostawiamy jej tłustej, ale jest bardzo nawilżona. Wystarczył mi na jakieś 5 razy, więc myślę, że to nie jest aż tak dużo, ale nie jest z kolei też tak mało. Tutaj mamy 210 ml, peeling sam jest od otwarcia ważny przez 3 miesiące. Tutaj mamy kozi miętkę, więc ona też tak bardzo udrażnia nasze nozdrza. I pięknie pachnie, bo jednak wydaje mi się, że taki miętowy zapach jest bardzo relaksujący. Ten peeling sprawdził mi się świetnie. Jedyną wadą było to, że ciężko było mi domyć po nim wannę, ale chyba nie miałam jeszcze takiego peelingu oprócz kawowego, bo kawowy to już jest ekstremalny. On po prostu dookoła wanny zostawił mi taką otoczkę i taki film, ale powiem Wam, że sama nawilżona skóra i fakt, jak on bardzo pozostawił ją odżywioną, zupełnie rekompensuje mi to, że musiałam chwilę dłużej myć wannę, zatem serdecznie Wam polecam, w szczególności ten miętowy, bo jest super. Tutaj mam z kolei CC krem i to jest naturalny krem, również z tej samej marki co olejek, czyli Olival. I jest tutaj 7 w jednym, czyli mamy tutaj również na bazie z nieśmiertelnika. Jest w 100% naturalny, jego skład również jest genialny. Powiem Wam, że ja zachwycam się tymi kosmetykami, ponieważ
jest dużo tego na rynku, ale żeby znaleźć takie kosmetyki, które są faktycznie naturalne i faktycznie mają nawet konsystencje tak dobre i sam krem CC, jak możecie zauważyć, wygląda dosłownie jak krem CC z drogerii. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba to, jaką konsystencję ma ten krem, ponieważ w przeciwieństwie do większości kremów jest dosyć treściwy, absolutnie nie robi żadnej maski, przepięknie się rozprowadza. Wręcz bym powiedziała, że skóra jest automatycznie rozświetlona, nawilżona. Jedyne co, to on jest dla mnie za jasny, a to jest medium, a jest to, uwierzcie mi, ze wszystkich kremów CC i BB, jakie miałam, to jest to najciemniejszy i tak krem, bo wszystkie niestety musiałam komuś oddać, ponieważ one były dla mnie za jasne. No ten też jest za jasny, ale i tak jest mimo wszystko najciemniejszy. Zatem jeżeli szukacie genialnego kremu CC, ale ciemniejszego, to myślę, że skoro ten jest dla mnie za jasny, to dla większości dziewczyn powinien być dobry. Podoba mi się to, że tutaj są naturalne pigmenty, że jest biotyna, że jest witamina H, że jest witamina B5. Jest tak naładowany witaminami ten krem, że ja bym sobie życzyła, żeby każde kosmetyki były o takim składzie. Zatem serdecznie Wam ten CC krem polecam. Mimo tego, że jest dla mnie za jasny, to ja po prostu sobie go zostawię teraz na zimę. I tutaj powiem Wam, że zdecydowałam się na krem dla mojego męża, ponieważ on w głównej mierze używa kosmetyków naturalnych. Większość go uczula, robi mu różnego typu plamy na twarzy, więc stwierdziłam, że skoro ta marka tak dobrze się u większości osób sprawdza i ma tak dobre opinie w internecie, ponieważ wpisywałam sobie ten krem, no to spróbuję, może go nie uczuli. I absolutnie go nie uczulił i to też jest fajne, ponieważ rzadko naturalne firmy dedykują mężczyznom tylko i wyłącznie swoje kosmetyki. A to jest naprawdę bardzo fajna opcja, że możemy również zamówić swojemu mężczyźnie taki krem dla mężczyzn, bo wiecie, czasami faceci mają tak, że jak nie jest coś dla mężczyzn, to tego nie będą używać. A ten jest tutaj u Lola Men, proszę bardzo, jest napisany, jest czarna szata graficzna, srebrny, więc jak najbardziej typowo męski. I to jest przeciwzmarszczkowy i nawilżający. I ja wiem, że mój mąż jest bardzo z tego kremu zadowolony, więc cieszę się, na pewno go będziemy kupować. Kolejną rzeczą jest oczywiście mój olejek, o którym wspominałam Wam w filmie, tylko teraz się zastanawiam, który zobaczycie wcześniej. W każdym razie jest to taki zamiennik olejku z Nuxa, ale słuchajcie, tutaj jest oczywiście taki skład, że mistrzostwo świata, 5 olejków roślinnych z orzechów laskowych, migdałów, róży, orzechów makadamia i olejku żożoba, jojoba, jak kto woli. Ja po prostu nie muszę nic więcej dodawać, jest skład sam fenomenalny i zawsze po prostu mi zależy na tym, żeby jak najlepsze były składy, zwłaszcza jeżeli aplikujemy coś na ciało i na tak dużą powierzchnię, 5 olejków, coś wspaniałego i tak naprawdę możemy go używać do twarzy, na całe ciało i na włosy. Ja sobie cenię ten olej głównie za to, że on mnie też nie zapycha. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja wcześniej, jak używałam tego typu produktów, na przykład Sephora, miałam olejek z drobinkami, on po prostu mnie zapychał. Kiedy depilowałam sobie nogi, a później używałam tego olejku, to widziałam, że robiły mi się takie krostki niefajne, więc zdecydowanie potem nic takiego nie występuje. Pięknie pachnie, możemy go używać, wcześniej Wam wspomniałam, do włosów, do twarzy, do całego ciała, ma rewelacyjny skład. I słuchajcie, właśnie, ja mam 15% zniżki dla Was na markę u Lola i na markę Olival. I głównie cieszę się, że właśnie to jest na tą markę, ponieważ te wszystkie kosmetyki, które Wam pokazuję, po pierwsze, że składy, po drugie, zapachy i właściwości, to jest coś fantastycznego, więc na hasło Brave Faith macie 15% zniżki. Ja zawsze staram się jakąś zniżkę dla Was wynegocjować, bo wiem, że później sięgacie po prostu po te produkty, więc zawsze na przykład jak kupujecie taki olej jak za 70 chyba złotych, no to zawsze to jest taniej. To były wszystkie moje kosmetyki, nie było tego dużo, ale chciałam Wam je pokazać, chciałam zaprezentować, na co ja z tych chorwackich kosmetyków się zdecydowałam. Jeżeli będziecie jeszcze na wakacjach w Chorwacji, to sobie zakupcie śmiało. W ogóle ostatnio też dziewczyny zaczęły mnie oznaczać na Instagramie, że pokupiły sobie te olejki, jest mi bardzo miło. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych kosmetyków, a może chciałybyście bliżej zobaczyć składy, to odzywajcie się do mnie, to ja Wam podeślę, albo zerkajcie sobie na stronę, tam myślę, że też są wypisane tego typu rzeczy, jak dokładnie składy. Mam nadzieję, że na nic nie będziecie uczulone, że sobie coś kupicie, bo naprawdę u mnie się sprawują te produkty super. Dobrze, kończę, bo jak zwykle się rozgadałam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że mój film okazał się dla Was pomocny. A my widzimy się w kolejnym i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Tak,
będziecie dostawać powiadomienia o każdym moim nowym dodanym filmie, bo ostatnio się skarżyłyście, że nie dostajecie. Ok, zatem Wam przypominam, całuję Was, pozdrawiam, buziaki, pa! We'll be right back.